Piękne gole, ogromne emocje do ostatnich sekund i nowy lider. Działo się w miniony weekend na drugoligowych boiskach. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z 19 kolejki. Oto komplet par przedostatniej tegorocznej serii spotkań. Lider z Łęcznej grał we Wronkach z rezerwami Lecha. Znajdujący się na fali Widzew podejmował z kolei Bytowie. Najpierw jesteśmy jednak na stadionie Resowi, która mierzyła się z Pogonią Siedlce. Bardzo ważnym momentem meczu była 38 minuta, gdy drugą żółtą kartkę obejrzał Kamil Raduli. Resowia, która dotychczas przeważała, grała w dziesiątkę, no ale i tak atakowała. Widzimy strzał Hajduka. Szymon Hajduk wszedł na boisko na drugą połowę. Tu kolejne jego uderzenie, no ale wciąż niepokonany Misztal. W 76 minucie wreszcie zaatakowała Pogoń. Piłkę przed polem karnym zgarnął Maciej Firlej, obrócił się z rywalem na plecach i huknął pod poprzeczkę w znakomitym stylu, dając Pogoni prowadzenie. Takie rozstrzygnięcie byłoby na pewno dużą sensacją, która stała się faktem, no bo Resowia nie była w stanie odrobić straty. Dla gospodarzy to pierwsza ligowa porażka od wrześniowego meczu w Łęcznej. Wiele osób skreślało nas jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania, że jedziemy tutaj jak na skazanie, że jeden punkt to będzie mega wielki sukces. Na pewno nie tak wyobrażaliśmy sobie zakończenie tutaj roku 2019 meczu u siebie. Ostatnia w tabeli Legionowia grała ze Stalą Rzeszów. Dość szybko spodziewane otwarcie wyniku tego meczu, no bo w 17 minucie w polu karnym został sfaulowany Goncerz. Wojciech Rejman zamienił tę jedenastkę na gola, a Stal objęła prowadzenie. Dla Rejmana to był czwarty ligowy gol w tym sezonie, a niespełna kwadrans później zawodnik Stali dopisał sobie trafienie numer 5. Efektowne uderzenie wszedł pola karnego, Stal prowadziła już 2-0. Stali w tym sezonie nie gra się łatwo na wyjazdach, no bo dotychczas na 8 meczów Beniaminek wygrał tylko 2. Tutaj jednak zwycięstwo było raczej niezagrożone, a tylko interwencje Błysznowskiego sprawiały, że było tylko 2-0. Do 40 minuty, bo wtedy po rzucie rożnym na 3-0 podwyższył Błażej Cyfert. W ten sposób jeszcze w pierwszej połowie wynik meczu został ustalony, a Legionowia poniosła już 13. porażkę w sezonie. Skra Częstochowa w Krakowie szukała rewanżu za sierpniową wpadkę w meczu z Garbarnią. W Częstochowie było 3-1 dla gości. Tutaj również goście jako pierwsi zaatakowali, ale czujny w bramce był Frontczak. Odpowiedź Garbarni w 29 minucie. Mocny strzał Szewczyka, skutecznie interweniuje Mateusz Kos. Piłkarze Skry nie dali jednak rady wybić piłki poza pole karne, z czego skorzystał Grzegorz Marszalik, który trafił piłką w rękę Pawłasa. Wszystko działo się w 16, więc Garbarnia miała doskonałą okazję do otwarcia wyniku. Jakub Kowalski trafił jednak tylko w słupek. Krakowie nadal po 0. Tuż przed przerwą jeszcze jedna dobra okazja dla gospodarzy. Mocno uderzył Kołbon, ale z tym strzałem poradził sobie Kos. Do przerwy bez goli, a w drugą połowę udanie wyszła Skra. W 51 minucie piłka spadła pod nogi Konrada Andrzejczaka. Po jego strzale jeszcze rykoszet od Kowalskiego i mamy otwarcie wyniku. Skra na prowadzeniu, no i podopieczni Pawła Ściebury poszli w kolejnych minutach za ciosem. W 71 minucie futbolówka trafiła do Rafała Brusiły. 2-0 dla Skry i mecz w zasadzie zamknięty. Jeszcze mogło być w ostatnim kwadransie więcej, bo Marek Masiuda swój błąd musiał naprawiać faulem. Krzysztof Napora podszedł do jedenastki, ale podobnie jak Kowalski przestrzelił. Dwa niewykorzystane karne, dwa gole i 3 punkty dla Skry Częstochowa. Byliśmy konsekwentni do bólu i ten ból było widać na boisku, bo ten mecz wcale nie był lepszym meczem od tych poprzednich, w których gubiliśmy punkty. Powoli będzie się dokonywała jakaś taka dokładna analiza tej jesieni, bo na pewno wiele rzeczy nam nie wyszło i wiele rzeczy jest do poprawienia. Przewodzący tabeli Górnik Łęczna w ramach ostatniego w tym roku meczu wyjazdowego mierzył się z rezerwami Lecha Poznań. W 26 minucie pierwszy atak gości dośrodkowywał Leandro, uderzał Aaron Stasiak i tylko świetna interwencja Szymańskiego uchroniła Lecha przed utratą gola. Stasiak ustrzydlony występami w reprezentacji U20 ze Szwajcarią zdobył nawet gola. Tym razem jako pierwszy drogę do bramki znalazł jednak ktoś inny. Po dograniu Wojtkowiaka piłkę odbił Midzierski, a Letniowski opanował ją i po chwili pokonał Kostrzewskiego. Pierwszy gol wpuszczony w tym sezonie przez Adriana Kostrzewskiego, no ale na odpowiedź Górnika nie trzeba było długo czekać. 5 minut później, w 60 minucie, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował Tomasz Midzierski i we Wronkach ponownie mamy remis. Zacięty do końca był ten mecz, bo obu stronom zależało na 3 punktach. W 88 minucie piłkę dostał Marcin Stromecki, miał trochę wolnej przestrzeni i uderzył, ale Lecha uratował słupek. Emocjonujące spotkanie zakończyło się więc remisem, co oznacza, że Górnik może stracić po tej kolejce fotel lidera. Po wczorajszym meczu pierwszego zespołu Bartek Rymaniak, zawodnik Piasta Gliwice, powiedział, że lepiej jest raz przegrać 0-3 niż 3 razy zremisować mecz, bo na to samo wychodzi. No my jesteśmy właśnie w tej drugiej sytuacji, że to był nasz trzeci mecz bez zwycięstwa, ale i bez porażki. Należałoby oczekiwać zdobycia od nas 3 punktów, ale niestety nie udało nam się dzisiaj zgarnąć kompletu.
Siódma w tabeli ekipa błękitnych Stargard chciała po meczu z Elaną Toruń wskoczyć na miejsce premiowane barażami o awans. Elana liczyła natomiast na zwiększenie przewagi nad strefą spadkową, do czego przybliżyła się już w drugiej minucie, gdy wynik meczu otworzył Dominik Sokół. Dobry i żywy od początku był mecz w Toruniu. Mieliśmy sporo okazji pod obiema bramkami. Tu widzimy, jak piłka uderzyła w słupek bramki i gospodarzy. Do przerwy Elana na jednobramkowym prowadzeniu, a w drugą część meczu Elana weszła podobnie jak w pierwszą, szybko zdobytym golem. W 48 minucie płaskim strzałem na 2-0 podwyższył Dominik Kościelniak. Wydawało się w tym momencie, że Elana ma już całkowitą kontrolę nad meczem, no ale w kolejnych fragmentach niespodziewanie zaczęli dochodzić do głosu w ofensywie goście. W 66 minucie dośrodkowanie z lewej strony trafiło na głowę Piotra Kurbiela, a błękitni złapali kontakt. Już tylko 2-1 w Toruniu, goście szukali gola na remis. W 72 minucie po rzucie rożnym najpierw z linii bramkowej wybijał piłkę Andrzejewski, ale zaraz potem ze skuteczną dobitką pospieszył Hubert Sadowski. Obrońca błękitnych na 2-2, no i końcówka tego meczu w Toruniu zapowiadała się pasjonująco. Najpierw fantastyczną okazję miał Machaj, ale nie dał rady czysto trafić w piłkę. 5 minut później kolejna szansa dla gospodarzy. Tutaj rywali ograł Boniecki, a po jego mocnym uderzeniu świetną paradą popisał się Rzepecki. Gol wisiał w powietrzu w końcówce tego meczu w Toruniu. To 86 minuta, gdy w pole karne wpadł Zagórski, zagrał w pole bramkowe, tam nie trafił w piłkę Kozłowski, ale zrobił to skutecznie Bartosz Boniecki, który sprawił, że wreszcie Elana dopięła swego. Po dramatycznym meczu, gdzie błękitni zdołali odrobić dwubramkowe straty, punkty ostatecznie zostają jednak w Toruniu. Dopiero 6 raz w tym sezonie w roli gospodarza grała Stal Stalowa Wola. Dotychczas ani razu nie udało się wygrać, no i meczu ze Zniczem Pruszków również Stal nie zaczęła dobrze. Dośrodkowanie Moskwika, strzał głową Dariusza Zawińskiego i w Bogufale goście na prowadzeniu. Od tego momentu mecz zaczął układać się dla Znicza, a jeszcze przed zejściem do szafni było blisko podwyższenia wyniku, ale po strzele Tarnowskiego piłkę na słupek sparował Kalinowski. Po przerwie najwięcej działo się w ostatnim kwadransie. W 75 minucie rzut rożny dla Stali, po którym Michał Mistrzyk strzałem głową doprowadza do remisu. Bogufale 1-1, a w 82 minucie Stal miała kolejny rzut rożny. Popatrzmy, spore zamieszanie w 16, piłka trafiła na nogę Michała Fidziukiewicza i losy spotkania się odwracają. Teraz to Stal jest na prowadzeniu, a Znicz musi gonić wynik. Jesteśmy już w czasie doliczonym. Nie trafił piłkę Mistrzyk, z czego mógł i powinien był skorzystać Karol Nojszewski, ale nie dał się pokonać Kalinowski. Rzut rożny dla Znicza. Głębokie dośrodkowanie, pada w polu karnym Machalski, a sędzia wskazuje na 11 metr. Goście staną przed szansą na uratowanie punktu. Machalski ustawił piłkę, ale broni ten strzał Kalinowski. Bramkarz bohaterem drużyny ze Stalowej Woli, choć jeszcze do końca Stal musiała się mieć na baczności. Po rzucie rożnym główkuje Bochenek, ale tylko poprzeczka. Niezwykła końcówka tego meczu w Bogufale, no i trudno się dziwić, że trener Znicza po spotkaniu nie należał do szczęśliwych. Stary abecedł piłkarski, zawodnik, który jest faulowany, nie podjeżdża rzutu karnego. Ale on zdecydował potrzebnie jeszcze. Nie mam pretensji, bo każdy to jest loteria. Tak dla bramkarza, tak dla zawodnika. Tak uważam. Bramkarz uratował punkt, trzy punkty Stali. Nie ukrywam też, że mieliśmy się trochę Mikołaja w tych ostatnich minutach, także przedwczesnego. W Polkowicach spotkali się specjaliści od remisów. Olimpia Elbląg w tym sezonie dzieli się punktami najczęściej. Górnik zaś zremisował 4 z 10 domowych spotkań. Jako pierwsi zaatakowali goście, ale po tej przewrotce Brychlika złapał piłkę Kopaniecki. W 29 minucie odpowiada Górnik. Wychodzący z bramki Madejski sfaulował Bednarskiego, za co arbiter podyktował dla gospodarzy rzut karny. Michał Bednarski ustawił piłkę na 11 metrze i dał Górnikowi prowadzenie. Wydawało się, że przy wyniku 1-0 zawodnicy obu drużyn zejdą na przerwę, no ale to 44 minuta. Po centrze z narożnika Demianiuk trafił w słupek, ale piłka wylądowała na głowie Tomasza Lewandowskiego, który zrobił użytek ze swojego wzrostu i zdobył dla Olimpii gola do szatni. Po przerwie najlepszą okazję do zdobycia bramki na wagę 3 punktów miał Michał Balewski. Po jego uderzeniu piłka minęła jednak światło bramki, no i w Polkowicach skończyło się na podziale punktów. Sprawiedliwy remis, nie ma co tutaj, pierwsza połowa za Elbląg, druga za nas. Mimo wszystko punkcik dobry, ale można dzisiaj było z tego meczu więcej wyciągnąć. GKS Katowice o kolejne punkty walczył z Gryfem Wejherowo, no i ten mecz Gieksa rozpoczęła najlepiej jak tylko mogła. W pierwszej minucie Dawid Rogalski otworzył wynik tego spotkania, zamieniając na gola doskonałe podanie Michalskiego. Kolejny atak Gieksy nastąpił w 7 minucie. Wtedy po centrze z rzutu wolnego piłka trafiła do Szymona Kiewzaka, a ten strzałem z powietrza podwyższył na 2-0. Mecz ułożył się więc doskonale dla gospodarzy, którzy w kolejnych minutach szukali kolejnych goli. W 60 minucie przyjezdni z Wejherowa wybili piłkę z własnego pola karnego po rzucie rożnym, ale zrobili to w taki sposób, że Grzegorz Rogala stanął przed szansą na oddanie mocnego strzału i z tej szansy skorzystał. 3-0 dla GKS-u, a to ciągle nie wszystko. Mało brakowało, a na 4 podwyższył był Łukasz Wroński. Po jego strzale piłka trafiła jednak tylko w poprzeczkę.
W 81 minucie na listę strzelców wpisał się natomiast Patryk Szwedzik. 17-latek na boisku zameldował się dosłownie chwilę wcześniej i w pierwszym kontakcie z piłką przypieczętował wynik tego meczu na 4-0. GKS po dwóch z rzędu meczach bez zwycięstwa teraz wygrywa w świetnym stylu. GKS jest najlepiej grającą drużyną w tej lidze i myślę, że zdecydowanie lepsza niż Widzew, podobno jak Resowie. Na koniec niedzielne starcie o fotel lidera. Przed taką szansą stanął Widzew Łódź, który w razie zwycięstwa nad Bytowią mógł wskoczyć na pierwsze miejsce. Bardzo szybko łodzianie pokazali, że liczy się dla nich tylko komplet punktów i już po 3 minutach prowadzili za sprawą trafienia Mateusza Możdżenia. Widzew jeszcze nigdy w historii nie wygrał z Bytowią, no i tutaj też był fragment, gdzie bliscy wyrównania byli goście. W 41 minucie groźnie uderzał Giel, ale obronił to Pawłowski. Natomiast kilka minut po przerwie swoją okazję miał Daniel Feruga, który w ostatniej chwili został zablokowany przez Rudola. Bytowia postraszyła, no ale w 61 minucie to Widzew mógł się cieszyć z kolejnego gola. Kosakiewicz doszatkował na głowę Marcina Robaka i zrobiło się 2-0. Po tym ciosie przyjezdni już się nie podnieśli. W 82 minucie piłkę otrzymał Rafał Wolsztyński, ograł dwójkę rywali i zakończył wszystko miękkim strzałem na 3-0. Po rozbiciu 6-0 Znicza, a ostatnio 4-0 Gryfa, teraz znakomita strzelecka seria Widzewa miała swoją kontynuację. Wynik meczu z Bytowią na 4-0 ustalił w czasie doliczonym Wolsztyński, no a łodzianie pożegnali się z własną publicznością w doskonałym stylu. Dzięki tej wygranej Widzew wskakuje na fotel lidera drugiej ligi. Cieszę się, że ten ostatni mecz przed własną publicznością dostarczył kibicom emocji i że daliśmy im radości w postaci tych bramek. Zanim żeśmy weszli na murawę, to już dostaliśmy bramkę, bo chyba moi chłopcy jeszcze troszeczkę oszołomieni tym dopingiem. Tak prezentują się rezultaty 19 kolejki. Wysokie zwycięstwa GKS-u Katowice i Widzewa Łódź. Pewnie zwyciężyła też Stal Rzeszów. 5 goli i duże emocje w Toruniu. Remisami zakończyły się z kolei spotkania w Polkowicach i Wronkach. Nowym liderem Widzew, który ma teraz punkt przewagi nad Górnikiem Łęczna. 3. Resowia, 4. GKS, a 5 punktów pod Gieksą Olimpia Elbląg. Blisko strefy spadkowej Garbarnia, która zajmuje teraz 14. lokatę i ma nad Stalą tylko 3 oczka przewagi. Pod kreską Stal, Skra, Gryf i Legionowia. Marcin Robak zdobył w ten weekend gol numer 13 i pozostaje liderem klasyfikacji strzelców. Za jego plecami Michał Bednarski, który ma o 1 bramkę mniej. Przed nami ostatnia tegoroczna kolejka. W niej liderujący Widzew pojedzie do Stargardu. W Łęcznej starcie Górnika z Górnikiem. W niedzielę najciekawiej zapowiada się z kolei mecz w Bytowie, gdzie Bytowia podejmie GKS Katowice.